Radio Kraków. Dworzec Tatrzański to miejsce kolejnej wyborczej debaty Radia Kraków. Tego wieczora w Dworcu Tatrzańskim w Zakopanem i oczywiście na antenie Radia Kraków dyskutować ze sobą będą kandydaci na burmistrza Zakopanego. Mariusz Bartkowicz, Jacek Bańka. Kłaniamy Dzień się. Dobry. Witamy słuchaczy, witamy publiczność zgromadzoną licznie. Dzień dobry. Przez najbliższą godzinę razem z Państwem będziemy obserwować zmagania kandydatów na burmistrza Zakopanego. Są dziś w komplecie wszyscy. Marek Donatowicz, Komitet Wyborczy Wyborców Zakopane 2030. Dobry wieczór Państwu. Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego ubiegający się o reelekcję, Komitet Wyborców Prawo i Sprawiedliwość. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dariusz Galica, Komitet Wyborczy Wyborców, Czas na realizację. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór radiosłuchaczom. A także Łukasz Kareś, Komitet Wyborczy Wyborców, Platforma Obywatelska, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór Państwu. Debata składać się będzie z czterech części. Najpierw pytania redakcji Radia Kraków do kandydatów. Następnie pytania słuchaczy, jednocześnie mieszkańców Zakopanego. To są te pytania, które dotarły do nas dzięki stronie www.radiokraków.pl. Wreszcie pytania kandydatów do kandydatów. Dwie takie rundy przewidzieliśmy, no ale oczywiście tutaj będą pewne rygory czasowe. No i wreszcie czwarta część, kiedy każdy z panów będzie mógł przekonać, niepytany przez nikogo, do swojej kandydatury, przekonać mieszkańców do tego, by właśnie głosowali na niego. Warto powiedzieć, że każdy z panów na odpowiedź na pytanie będzie miał jedną minutę. Będziemy ten czas mierzyć na końcu tego czasu, 7 sekund przed, zacznie sygnał dźwiękowy wybrzmiewać, aby każdy z panów miał świadomość, że czas upływa. Na zadanie pytania w tej turze kandydatów do kandydatów będzie 30 sekund. To tyle, jeśli chodzi o informacje dotyczące czasu. No i chyba nie zwlekamy. Pierwsze pytanie. Zaczynamy. Panowie, pierwsze pytanie dotyczy rozwoju miasta. Do wszystkich takie samo. Zaczyna Marek Donatowicz. Pytanie brzmi, jaki ma pan pomysł na przeciwdziałanie masowej i zdaniem niektórych mieszkańców rabunkowej zabudowie miasta przez deweloperów? Bardzo proszę. Tak, to niewątpliwie bardzo ważny problem, zresztą bardzo gorąco ostatnio omawiany. Jest to niewątpliwie program planów zagospodarowania miasta, które zostały przyjęte w Zakopanem od roku 2006 zaczęła się procedura wprowadzenia planów zagospodarowania, ale należy też wrócić do okresu przed tym faktem, że w momencie, kiedy nie było planów zagospodarowania, właściwie ta działalność była coś w stylu wolnej Amerykanki, czyli wtedy, kiedy była możliwa budowa na tak zwaną WZ-kę. Plany miały na celu uporządkowanie tego stanu rzeczy. Powstały plany zagospodarowania miasta, i niewątpliwie one w tej chwili budzą masę kontrowersji, bo faktycznie Zakopane zabudowywane jest w sposób niewłaściwy. Tutaj właściwie cała procedura, już mam koniec, tak? No tak. No trzeba po prostu zrobić z tym porządek. Ja jestem zwolennikiem poprawy obecnie panujących zmian. Dobrze, bardzo dziękujemy. Szkoda, że nie wcześniej to Marek Donatowicz. 7 sekund przed końcem. To samo pytanie do burmistrza, do Leszka Doruli. Przypomnę, jaki pan ma pomysł na przeciwdziałanie masowej, zdaniem niektórych mieszkańców, rabunkowej zabudowie miasta przez deweloperów. Szanowni Państwo, myśmy już podjęli takie działania, mianowicie najpierw z Radą Miasta zaplanowaliśmy zrobić analizę. Ta analiza została zrobiona. Na dzień dzisiejszy znamy stan faktyczny, jak w tym momencie te plany zagospodarowania przestrzennego wyglądają. A więc na podstawie tej analizy i tych błędów, które są tam przeznaczone, musimy rozważyć wspólnie z Radą Miasta, tą przyszłą Radą Miasta, czy w tym momencie stać miasto Zakopane na to, żeby te plany zmienić i czy w całości, czy w jakiejś części zakresu. Bo wiadomo, że czekają nas również odszkodowania. I czy nas na te odszkodowania stać, musimy to wszystko rozważyć wraz z mieszkańcami. Czy mamy stawiać na rozwój tego miasta i czy mamy znaczną część tego budżetu poświęcić na to, aby w tych przynajmniej strategicznych miejscach zmienić te plany zagospodarowania i wypłacić ewentualne przysądzone odszkodowania. Bardzo dziękujemy. To Leszek Dorula. Na to samo pytanie odpowiada pan Dariusz Galica. Dziwi mnie trochę odpowiedź panów, ponieważ to panowie uchwalali te plany, ale ja powiem, jak będę temu przeciwdziałał. Jeżeli chodzi o prawo, niestety, drodzy państwo, musimy sobie zdać sprawę z tego, że będzie nam bardzo trudno. To, co powiedział pan Dorula,
kolega Leszek, będziemy musieli wypłacać odszkodowania. To, co może zrobić burmistrz tak naprawdę, to po pierwsze, nie wydać pozwolenia na to, by ciężkie betonowe sprzęty wjeżdżały na drogi osiedlowe. To może zrobić burmistrz. To, co może zrobić burmistrz również, jeżeli chodzi o tego typu działania, to być może przekonać Radę, bo tak naprawdę to Rada musi uchwalić nowe przepisy i musi wprowadzić zmiany. Być może studium będzie tą formą, gdzie będziemy mogli się wyratować. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z jednego bardzo smutnego faktu. Miasto jest zabudowywane i żaden burmistrz nie będzie mógł temu dziś przeciwdziałać w żaden sposób, bo nie mamy takich instrumentów prawnych. Nie oszukujmy wyborców, ja wiem, że jest kampania wyborcza. Po prostu jesteśmy w bardzo trudnym położeniu i jedyne, co może zrobić burmistrz, nie wydać chociażby pozwolenia na przejazd ciężkiego sprzętu. Bardzo dziękujemy. To samo pytanie do ostatniego kandydata. Łukasz Karaś, nadmierna zabudowa Krakowa i sposoby... Zakopanego. Przepraszam, Zakopanego i sposoby przeciwdziałania. Tak, ja tutaj po części zgadzam się z moimi poprzednikami. Rzeczywiście to wymaga wielkiego nakładu pracy. W szczególności tutaj muszą być decyzje formalnie Rady, ale proszę Państwa, ja myślę, że należałoby oddać głos mieszkańcom. Szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Mieszkańcy muszą wiedzieć o tym, iż będą bardzo wysokie koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i muszą podjąć tą decyzję. Więc tutaj podstawowym jakby moim rozwiązaniem będzie przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, następnie w wyniku tych konsultacji społecznych podjęcie działań, tak jak to będzie wynikało z woli mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, to był Łukasz Karaś. Teraz druga seria pytań. Tym razem rozpoczynamy od burmistrza Doruli. Pytanie z zakresu komunikacji. Jak ocenia pan ideę utworzenia międzygminnej komunikacji zbiorowej, która włączając w to połączenie kolejowe byłaby dostępna w ramach jednego wspólnego biletu? I minuta na odpowiedź. Szanowni Państwo, Państwo wiedzą, że po raz pierwszy w historii utworzyliśmy miejską komunikację autobusową. Ta miejska komunikacja spodobała się nie tylko naszym mieszkańcom, ale spodobała się również mieszkańcom ościennych gmin. To do mnie właśnie ci mieszkańcy przychodzili, prosili, żeby poszerzyliśmy tą komunikację na inne gminy. Niestety miasto nie może poszerzyć, dlatego spróbowaliśmy na konwencie rozmawiać na ten temat, aby to zrobić wspólnie z innymi gminami. Innym gminom również się to spodobało, ten pomysł, w związku z tym starostwo rozpoczęło działania i w tym momencie jesteśmy na etapie utworzenia właśnie takiej komunikacji międzygminnej. Do tej międzygminnej ościennej w powiecie taczańskim dołączyliśmy również na moją prośbę również powiat nowotarski, dlatego że uważaliśmy, że mnóstwo z Nowego Targu również do nas przyjeżdża i również z tych ościennych gmin z Nowego Targu do nas przyjeżdża. A więc to już jest realizowane, to już jest przygotowywane i w najbliższym czasie okaże się, że taka komunikacja będzie. Dziękujemy bardzo. Na podobne pytanie o komunikację odpowiada Dariusz Galica. Jak najbardziej tak, drodzy Państwo, taka komunikacja jest potrzebna. Cieszę się bardzo, że dzisiaj wybrzmiewa z ust kolegi Leszka to, że to jest działanie podejmowane przez gminę, ponieważ proszę sobie przypomnieć, kilka lat wcześniej tak naprawdę całą tą inicjatywę zapoczątkowali aktywiści, społecznicy, którzy o tym mówili, czyli tak naprawdę Państwo jesteście tą siłą przewodnią, która może spowodować to, że problemy społeczne są rozwiązywane, a później nawet przez władze interpretowane do tego poziomu, że pokazują jakie własne pomysły. Więc ja mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i jak najbardziej taki rozwój komunikacji jest potrzebny, bo absurdem jest, aby komunikacja miejska zatrzymywała się na wysokości Krzeptówek, nie dowożąc chociażby turystów do dwóch wspaniałych dolin, jak Dolina Kościeliska czy Dolina Chochołowska, bądź do atrakcji turystycznej w Kościelisku, bądź w drugą stronę, w stronę Dunajca czy Poronina. Bardzo dziękuję. To samo pytanie dotyczące komunikacji międzygminnej i wspólnego biletu dla Łukasza Karasia. Tak, ja tutaj oczywiście też mogę potwierdzić, że jest bardzo ważna ta komunikacja pomiędzy poszczególnymi gminami. Proszę Państwa, Zakopane stanowi serce Podhala i warto jest rozwijać całe Podhale. Bez komunikacji publicznej jest to niewątpliwie bardzo trudne. W Zakopanem jest dworzec. Z tego dworca mogą korzystać również turyści, którzy chcą udawać się do pozostałych gmin. Natomiast też warto pamiętać o tym, że Zakopane jest bardzo dużym miejscem pracy i tutaj też jest to jakby oczywiste, że ci mieszkańcy muszą w jakiś sposób, mieszkańcy innych gmin dojeżdżać do Zakopanego.
Należy wspierać i tutaj rozwój tej komunikacji, natomiast jeżeli chodzi o formy, prawo przewiduje różnego rodzaju formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu właśnie takich ponadgminnych problemów i myślę, że te formy warto wykorzystywać. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i poprosimy o odpowiedź na pytanie pana Marka Donatowicza. Oczywiście tak, komunikacja międzygminna jak najbardziej. Zakopane, co jest istotne, jest jednym z większych miast po Krakowie, jeżeli chodzi o obszar. To jest drugie miasto w Małopolsce. Dwa, ośrodek uniwersytecki, jaki jest w Nowym Targu, powoduje dużą migrację młodzieży między gminami a Nowym Targiem. Więc niewątpliwie, tutaj zgadzam się z przedmówcami, komunikacja jest konieczna i konieczne jest jej rozwijanie ze wszechmiar. Bardzo dziękujemy. To koniec tej serii. Trzecia tura pytań, a właściwie to konkretne pytanie, dotyczyć będzie styku turystyki i przedsiębiorczości. Odpowiadać będzie jako pierwszy Dariusz Galica. Pytanie brzmi następująco. Właściwie nawet dwa pytania będą. Czy Zakopane ma panów zdaniem problem z tak zwaną szarą strefą wynajmu, która może godzić w interesy uczciwych przedsiębiorców? Jak uregulować kwestię coraz popularniejszego tak zwanego najmu krótkoterminowego, który bywa uciążliwy dla mieszkańców, o ile Sejm odpowiednią ustawą przekaże kompetencje regulowania tego zjawiska samorządom? Dariusz Galica, bardzo prosimy. Dziękuję za to pytanie, bo to jest mój chleb powszedni, drodzy państwo. I chcę powiedzieć, że dla przykładu podjęliśmy taką próbę, zresztą rozmawiając jeszcze wtedy z radnym panem Leszkiem, kiedy w dzielnicy Harenda próbowaliśmy wprowadzić taką inicjatywę Wyjdź z szarej strefy i myślę, że nam się to udało, bo w okresie 2 lat, proszę sobie wyobrazić, na tak małej dzielnicy jak Harenda zarejestrowało się blisko 300 podmiotów gospodarczych. Więc jest taka możliwość, trzeba przedsiębiorców wspierać, trzeba im pokazywać wartości, które będą ich skłaniały do tego, aby wyjść z szarej strefy. I oczywiście nie jest to droga prosta i łatwa, ale jest możliwa, co mamy na przykładzie chociażby naszej dzielnicy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, ja bym tego nie nazywał zupełnie szarą strefą, ponieważ ci ludzie działają w obrębie przepisów, płacą tak samo podatki, tyle tylko, że nieco inne, więc oni zupełnie szarą strefą nie są. Szarą strefą tak naprawdę są ci przedsiębiorcy, którzy nie płacą żadnych podatków. I tutaj tak naprawdę ogromna rola Urzędu Skarbowego i oczywiście służb miejskich, które powinny zacząć działać, zanim powstaną przepisy centralne. Bardzo dziękujemy. Pytanie raz jeszcze powtórzę, bo jest długie i skomplikowane. Odpowiadał będzie Łukasz Karaś. Czy Zakopane ma problem z tak zwaną szarą strefą wynajmu, która może godzić w interesy uczciwych przedsiębiorców? Jak uregulować kwestię coraz popularniejszego tak zwanego najmu krótkoterminowego, który bywa uciążliwy dla mieszkańców, jeśli Sejm ustawą przekaże odpowiednie kompetencje? Minuta na odpowiedź. Tak, jeżeli chodzi o ten problem, myślę, że on w Zakopanem istnieje. Natomiast to pytanie jest o tyle skonstruowane w taki sposób trudny, że nie wiemy, jak będzie wyglądać ustawa. I dopiero po ocenie tego, jakie narzędzia dał nam ustawodawca, będziemy mogli podjąć odpowiednie działania. No dzisiaj tutaj trudno jest przewidywać, jakie instrumenty prawne zostaną przewidziane i udostępnione samorządowi lokalnemu. Natomiast to, co można ewentualnie robić dzisiaj, to jest tylko i wyłącznie niewielka kompetencja polegająca na tym, że weryfikowaniu kwestii podatkowych związanych z ewentualnie z prowadzeniem tej działalności gospodarczej. I to jest jakby coś, co pozostaje, czyli podatek od nieruchomości, to jest jedyna kwestia pozostająca tutaj w kompetencji Urzędu Miasta czy też burmistrza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Marek Donatowicz będzie odpowiadał. Czy pan sobie życzy powtórzyć pytanie? Nie, dziękuję. Bardzo prosimy. Niewątpliwie ważny problem, ale można tutaj pewne rzeczy pogodzić. To znaczy walka z szarą strefą, ale też z pewną propozycją, żeby ci, którzy w tej szarej strefie są, z niej wyszli. Można to połączyć z kartą miejską. Czyli propozycje, które mogłyby powodować dzięki umowom z różnego rodzaju instytucjami, mam tu na myśli akwaparki, baseny, obiekty sportowe, które pozwalałyby taniej korzystać z pewnych usług na rzecz właśnie płacenia podatków, czyli jakby eliminowania tej szarej strefy. Natomiast jest problem niewątpliwie też wynajmu mieszkań w tej szarej strefie na osiedlach typu blokowych, gdzie faktycznie jest to problem bardzo poważny, sam się z nim borykam i to jest problem trudny do uregulowania. Tutaj Łukasz ma rację, że ta nowa ustawa sejmowa pozwoli na pewne regulacje. Nie znamy jej treści. Bardzo dziękujemy. To samo pytanie dotyczące szarej strefy najmu do burmistrza Duruli. Minuta na odpowiedź. Szanowni państwo, to nie tylko jest w jednym zawodzie szara strefa. To dotyczy
prawie wszystkich zawodów. Ja powiem tak, że ja jako radny kiedyś zgłosiłem taki postulat i to się udało, rada przegłosowała, aby nastąpiła strefowanie miasta Zakopane na dotyczące podatków od nieruchomości. W związku z tym dzięki temu strefowaniu zgłosiło się mnóstwo przedsiębiorców, które wynajmowało nielegalnie czy prowadziło nielegalnie działalność gospodarczą. Przez to miasto uzyskało również dodatkowe dochody. Rada się obawiała, że tych dochodów będą mniejsze, a okazuje się, że one się zwiększyły. My nadal działamy na tą rzecz, a mianowicie w tym momencie w przygotowanym remoncie dworca będzie się mieścił punkt informacji turystycznej, ale też i punkt obsługi turystycznej. W związku z tym wokół dworca chcemy stworzyć taką atmosferę, aby turysta przyjeżdżający do Zakopanego mógł w tym miejscu zarezerwować sobie pokój, bezpośrednio z dworca dojechać sobie do tego miejsca i opłacić nawet na dworcu. Bardzo dziękujemy. W ten oto sposób zakończyliśmy pierwszą rundę pytań. To były nasze pytania, czy też pytania redakcji Radia Kraków. Teraz sięgamy po pytania, które pojawiły się na naszej stronie www. Dzięki oczywiście inwencji tak mieszkańców, jak i jednocześnie słuchaczy Radia Kraków. I rozpoczynał będzie Łukasz Karaś. O ile w Krakowie mamy słupkozę słynną, no to dowiedzieliśmy się dzisiaj, że w Zakopanem mamy parkingozę. Jak zamierza pan zmierzyć się z problemem właśnie parkingozy, czyli parkingów wyrastających jak grzyby po deszczu na każdym wolnym skrawku przestrzeni? Minuta na odpowiedź. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Uważam, że jest to bardzo duży problem w Zakopanem, jeżeli chodzi o brak miejsc parkingowych. Pewne działania były podejmowane. Myślę, że najlepszym sposobem na rozwiązanie tak zwanych dzikich miejsc parkingowych jest stworzenie miejsc parkingowych, które byłyby w pełni legalne, powstałyby w oparciu o przepisy prawa. W tym celu były podejmowane też działania. Myślę, że tutaj utworzenie na odpowiednich stref parkingowych, z których to w szczególności turyści mogliby parkować samochody, a następnie przy użyciu komunikacji miejskiej przedostawać się do centrum miasta Zakopanego, mogłoby stanowić dobre rozwiązanie tego problemu. Spróbujmy, na ile to jest możliwe, zbudować parkingi i wtedy w ten sposób jakby też będziemy po części walczyli z tymi dzikimi parkingami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Na pytanie o parkingi i parkingozy odpowiada Marek Donatowicz. Problem parkingów jest niewątpliwie bardzo ważny w Zakopanem. Jestem też zwolennikiem parkingów zaporowych, które pozwoliłyby odciążyć centrum miasta od tak licznego najazdu samochodów. Dwa, jestem zwolennikiem tutaj uprzywilejowania mieszkańców Zakopanego, dlatego że oni najbardziej cierpią na tym, że turyści zajmują właściwie całe centrum Zakopanego. Były pewnie sposób też dosyć radykalny, ale tak duży koszt parkingu w centrum, który przynosiłby jednocześnie zyski do budżetu miasta, że to po prostu przestałoby być opłacalne dla przyjeżdżających. Oczywiście pewnie byłoby też ciekawe rozwiązanie różnego rodzaju komunikacji z tych parkingów zaporowych, komunikacji rowerowej i innych ewentualnie ekologicznych sposobów dojazdu do centrum miasta. Natomiast tak jak mówię, uprzywilejowanie mieszkańców, stałych mieszkańców miasta do parkowania w centrum. Bardzo dziękujemy. Dwa problemy w jednym, kwestia parkingów i problem parkingozy. Leszek Durula. To jest tak, że w tym momencie przecież już jest przygotowane działanie, dlatego że powstanie parking zaporowy na Spyrkówce. Myśmy kupili 4000 metrów kwadratowych, aby dostać się do terenów kolejowych. To właśnie stamtąd będą odjeżdżać zarówno komunikacja miejska, która będzie obsługiwała całe miasto i aż do Kuźnic, i tam właśnie powstaną parkingi zaporowe. W tym momencie jesteśmy na przygotowaniu już z RID-u do terenów, aby tam stworzyć rondo, ale powstanie też i duży parking również na dworcu PKP, parking wielopoziomowy. To jest w tej części, gdzie mieszczą się taksówki. A więc to jest już przygotowany plan. Na to otrzymaliśmy już środki zewnętrzne. W związku z tym na pewno będzie się robiło. A na dzień dzisiejszy, no chwała Bogu, że nawet też częściowo prywatni wyręczają nas z tego, co jest dla nas problemem. Bo z jednej strony turyści przyjeżdżają i też mają prawo, żeby mieć gdzie zaparkować. W związku z tym chwała wszystkim przedsiębiorcom i mieszkańcom, że są na tyle przedsiębiorczy, bardzo że wspólnie możemy razem działać. Bardzo dziękujemy. Na pytanie o problem parkingowy odpowiada Dariusz Galica. Szanowni Państwo, ja w przeciwieństwie do moich przedmówców zamknę trochę miasta.
nie wpuszczę samochodów do centrum, będę je zamykał. Przykładem chociażby ulica Broniewskiego. Można było pięknie zrobić koło ścieżki rowej ładny skrawek zieleni, zamiast zrobić parking równoległy i teraz ani rowerzystom to nie będzie służyć, ani osobom wysiadającym z samochodów. Może 30 miejsc parkingowych mniej, wtedy samochody nie będą jechały do centrum. Jeżeli, drodzy Państwo, chcemy jako mieszkańcy swobodnie poruszać się po Zakopanem, musimy mieć też możliwość jako mieszkańcy mieć pewne przywileje i takie przywileje mogłyby być chociażby nawet poprzez wyznaczenie parkingów tylko do parkowania dla mieszkańców, bądź krótkie parkowanie, półgodzinne lub godzinne, tak żeby samochody nie stały na parkingach przez pół dnia. Poza tym trzeci element, który może też zniechęcić niektórych do wjazdu do centrum, to jest chociażby wyższa opłata za parkowanie w centrum przez turystów, a nieco mniejsza przez mieszkańców, bądź dużo mniejsza przez mieszkańców. Bardzo dziękujemy. Zamykamy kwestię parkingów, a przechodzimy do dyskusji o jakości powietrza. Jako pierwszy będzie odpowiadać Marek Donatowicz. Pytanie brzmi, w jaki sposób planuje pan walczyć z tak zwaną niską emisją, główną przyczyną smogu w mieście? Tak, no niewątpliwie to się już dzieje. Są projekty, które obejmują zmianę kotłów. Jest to bardzo ważny problem dla Zakopanego. Uważam, że przede wszystkim należy wzmocnić na dzień dzisiejszy właśnie te zabiegi poprzez wzmocnienie grupy, która obsługuje ten projekt. Dlatego, że rzeczywiście problem jest tak ogromny, że musi się tym zająć bardzo mocna grupa ludzi, żeby procedury, które wymagają tych wymian, były jak najkrótsze. No oczywiście wprowadzenie też, część z tego smogu to jest oczywiście transport. To jest oczywiście tylko 8% podobno z badań wynika. No jak najbardziej wymienić to, co jest możliwe na transport ekologiczny, czyli w przyszłości po prostu elektryczne ewentualnie pojazdy, które nie będą zakłócać tej emisji tych pyłów niebezpiecznych. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, wymiana kotłów, to co się już dzieje. Dziękujemy bardzo. Jakość powietrza, walka z niską emisją, Leszek Dorula. Szanowni Państwo, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, pan minister Ciećko, ostatnio na spotkaniu w Polskich Tatrach powiedział, że jeśli pójdziemy tą drogą, to od 3 do 5 lat przestanie istnieć problem smogowy w Zakopanem. Tak na dobrym etapie jesteśmy. Jesteśmy wiodącym miastem w Polsce, które właśnie najlepiej działa i rozwiązuje ten problem. Na dzień dzisiejszy mamy 8 milionów złotych uzyskanych dotacji i mamy program przygotowany na wymianę 700 pieców. Na dzień dzisiejszy mam podpisane około 130 umów. To są umowy, które już w tym momencie mogą wprowadzać mieszkańcy i wymieniać piece. Do 3 lat te 700 pieców będzie wymienione. Mało tego, jest olbrzymi rozwój geotermii i olbrzymi rozwój podłączeń gazowych. Kto by pomyślał, że gaz będzie ciągnięty na Gubałówkę, na Zwijacze, na Królach, na Harendzie, na Olczy, na Hutach, na Chłabówce Górnej, a nawet na Cyrli. A w tym momencie już ta infrastruktura tam jest dołączana. Bardzo dziękujemy. Na pytanie o jakość powietrza odpowiada Dariusz Galica. Szanowni Państwo, uśmiechnąłem się, kiedy odpowiadał burmistrz, bo miliony, milionów, miliardów wydawane na ochronę środowiska niewiele się zdadzą, jeżeli nie będziemy egzekwować od tych, którzy trują tego, aby tego nie robili. Leszku dobrze wie, że na Harendzie mamy sąsiadów, którzy palą śmieci i jakoś Straż Miejska nie może sobie z nimi poradzić. Wielokrotnie sam osobiście dzwoniłem na Straż Miejską, wskazują miejsca, w których prawdopodobnie pali się śmieci i co ciekawe, Straż Miejska nie ingeruje w takie tematy, nie pojawia się w takich miejscach i nie robi nic. Panie burmistrzu, dzwonię do Straży Miejskiej, mogę panu wskazać domy i nigdy tam Straż Miejska nie była. To po debacie nawet to pan mogę adresami wskazać, jeżeli pan nie wie gdzie. Natomiast, drodzy państwo, wydawanie pieniędzy to jedno, ale trzeba pamiętać również o tym, że edukacja i to, co proponowaliśmy. Podoba mi się to, że dziś władza znów mówi, my robimy, ale proszę sobie przypomnieć, to aktywiści mówili o brudnym powietrzu, problem zamiatano pod dywan i nazywano ich ekoterrorystami. Siła w państwa działaniu. Bardzo dziękujemy. Na to samo pytanie odpowiada teraz Łukasz Karaś, jakość powietrza. Tak, ja tutaj też chciałem potwierdzić, że wskazywane przez moich wcześniejszych rozmówców pomysły są bardzo interesujące, ciekawe. Natomiast w szczególności chciałem tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, a mianowicie śmieci, o których tutaj wspominał mój przedmówca. Myślę, że bardzo ciekawym rozwiązaniem, a może nawet rewolucyjnym byłoby umożliwić odbiór każdej ilości śmieci, które są wytwarzane, bo taki był duch tej ustawy, która była, że tak powiem, ustawa o odpadach. I w ten sposób nie będzie się opłacało palić tych śmieci. Wprowadzamy opłatę. Z tej opłaty na śmieci, które są
że poddane recyklingowi, czyli selekcjonujemy te śmieci i odbieramy je w takiej ilości, w jakiej zostały one wytworzone. Jeżeli w taki sposób uda nam się rozwiązać tę kwestię, nie będzie problemu palenia śmieciami w piecach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ostatnie pytanie w drugiej rundzie. Rozpoczynał będzie Leszek Duru, ale to już będzie kategoria sporty zimowe i przeczytam pytanie w całości. Jakie mają panowie pomysły na zastopowanie agonii narciarstwa w Zakopanem? Gubałówka pozostaje zamknięta, Goryczkowa to wyciąg bez remontu, Nosal nieczynny, nowych tras nie ma, stare znikają. Minuta na odpowiedź. Szanowni, tak, to jest jedyny mój punkt, który mi się nie udał, otwarcie Gubałówki. Ja teraz nie będę wchodził dlaczego, natomiast powiem, co myśmy w zamian przygotowali. Mianowicie w tym momencie jest do uchwalenia plan Harenda Narciarstwo i od wyciągu narciarskiej aż po samą Gubałówkę, bo po Furmanową będzie zmiana punktowa, gdzie można będzie wybudować wyciągi narciarskie. Są dwie grupy osób, które w tym już momencie na swoich nieruchomościach będą chciały tam otworzyć dwa kolejne wyciągi. Ale przygotowaliśmy również w tym miejscu, ponieważ jest odwiert geotermalny na Furmanowej, przygotowali tak zwane możliwość utworzenia basenów otwartych. I będzie to można robić właśnie przez mieszkańców, przez przedsiębiorców. Również w tym momencie stok Nosal jest w zmianie punktowej, a więc jest możliwość tam zrobić zmiany punktowej wylesienia i otwarcia stoku. Problem jest w tym, że na dzisiaj na Cyrle jest gotowy plan, a nie ma inwestora, który by zainwestował i otworzył taką trasę. Dziękujemy. To przypominam raz jeszcze pytanie o pomysły na zastopowanie agonii narciarstwa w Zakopanem. Jak słuchacze pisali, Gubałówka pozostaje zamknięta, Goryczkowa to wyciąg bez remontu, Nosal nieczynny, nowych teraz nie ma, stare znikają. Bardzo prosimy, Dariusz Galica. Drodzy Państwo, pozwolę sobie na żart. Największa atrakcja na zimę w Zakopanem, bus do Białki i póki co takie rozwiązanie możemy zaproponować naszym turystom, bo panowie mówicie o tym, że powstaną przepisy, powstaną plany, a co robiliście przez ostatnie 4 lata? O problemie Gubałówki wiemy nie od dziś i drodzy Państwo, prawda jest tak, Zakopane jest bezsilne wobec tutaj lobbingu kilku osób. Prawda jest taka, że w Zakopanem szybko nie powstaną wyciągi, bo chce się te wyciągi budować dla jednego przedsiębiorcy. Nie może tak być, muszą inwestować również inni ludzie i mam nadzieję, Leszku, że jeżeli przyjdzie taki moment, że docenimy kapitał wszystkich mieszkańców i wszyscy mieszkańcy będą mogli na równych prawach inwestować w Zakopanem, wtedy te wyciągi rzeczywiście powstaną jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Bardzo dziękuję. To samo pytanie do Łukasza Karasia. Co zrobić z agonią narciarstwa w Zakopanem? Jeżeli chodzi o kwestię Gubałówki, tudzież innych wyciągów narciarskich, to zdaję sobie z tego sprawę, że od wielu lat toczą się różnego rodzaju spory, konflikty. Takim jedynym rozwiązaniem, które mogłoby przynieść, to jest podjęcie się kolejnej próby mediacji. Być może ponowne porozumienie się z tymi osobami, ponowne też podjęcie tych prób rozmów spowodowałoby jakieś rozstrzygnięcie. Natomiast też warto się zastanowić nad kolejnymi rozwiązaniami, na przykład czy oby po północnej stronie Gubałówki nie udałoby się tam utworzyć też tras narciarskich. Także myślę, że tutaj po pierwsze próby mediacji też, jeżeli chodzi o Nosal, z instytucjami, które są właścicielami, ponieważ musimy szanować prawo własności. Tu nie ma żadnego wyjścia. Jeżeli nie zostanie to uregulowane ustawowo, na przykład jakąś ustawą śniegową, to tutaj możemy tylko te rozwiązania wybierać. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i na pytanie o Gubałówkę, Goryczkową i Nosal teraz odpowiada Marek Donatowicz. Faktycznie przez ostatnie 4 lata nie powstał ani metr nowej trasy narciarskiej w Zakopanem. Panie burmistrzu, ja tylko przypomnę Leszku, że wjechaliście do tej poprzedniej kadencji na nartach z Gubałówki i to jakoś tak tylko przez chwilę i to nie wyszło. Natomiast ja uważam, że nie wykorzystano potencjału jednak mimo wszystko PKL-u, bo ja byłem zwolennikiem powiedzenia sprawdzam. Panowie, dajemy wam wszelkie możliwości ze zmianami w planie zagospodarowania. Pokażcie, co potraficie z tym tematem zrobić. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o narciarstwie i tym złotym stoku, jakim jest Gubałówka, to przecież część tego stoku jest własnością PKL-u, część tego stoku jest własnością starostwa, więc można było próbować coś zrobić, żeby ta złota trasa, ona jest symbolem narciarstwa w Zakopanem, jednak ruszyła. Natomiast też jestem zwolennikiem porozumienia się z tą częścią ludzi, którzy mieszkają na tym stoku gubałowskim, którzy są zainteresowani otworzeniem tras narciarskich. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Marek Donatowicz. Dziękujemy.
Proszę Państwa, czas na trzecią turę naszej debaty. To będzie tura złożona tak naprawdę z dwóch mini tur pytań kandydatów do siebie wzajemnie. Jako pierwsze pytanie postawi Dariusz Galica wybranemu przez siebie kandydatowi. Krótko przypominam zasady. Czas na zadanie pytania dla każdego z panów 30 sekund. Czas na odpowiedź dla kontrkandydata wywołanego do odpowiedzi 1 minuta. Dariusz Galica, bardzo proszę. To pytanie, Marku, do ciebie. Główny przekaz waszej kampanii to stawiamy na młodych. Według mnie to brzydka manipulacja. Sprawdziłem i tak. W wieku poniżej 30 lat koalicja ma 9 kandydatów, PiS 2, my mamy 4, a wy 1. Jeżeli przyjąć, że młody to jeszcze 40-latek, to w takim razie koalicja, PiS i wy równo macie po 5, czas na realizację 10. Pytanie, skoro tak bardzo stawiacie na młodych, dlaczego najmniej jest ich właśnie na waszej liście? Dlaczego nie daliście im przestrzeni, aby wzięli sprawy w swoje ręce? I Marek Donatowicz odpowiada. To znaczy stawiamy na młodych. Darku, jeżeli będziemy się liczyć, to tutaj nawet na sali tych młodych jest, bo ustalamy wiek młodych do 40, jak powiedziałeś, tak? Do 40. Jest tych młodych sporo. Proszę Państwa, ale bardzo proszę, bo ja mam czas ograniczony. Faktycznie stawiamy na młodych, dlatego że ja uważam, że największy potencjał właśnie jest w ludziach młodych. W tych ludziach młodych, którzy mają już pewne osiągnięcia i zechcieli zostać w Zakopanem. Nie jest to manipulacja liczbami, bo tego nie liczyliśmy. Natomiast faktycznie uważam, że największa inwestycja to jest potencjał ludzi młodych, którzy mają pomysły, którzy chcą stworzyć te pomysły w Zakopanem, swoje biznesy, żeby właśnie nam, Zakopiańczykom, żyło się lepiej. I to wcale nie jest manipulacja. Dwa, ja wśród ludzi młodych pracuję i z nimi funkcjonuję od lat. I to jest moje przesłanie. Zakopane powinno być właśnie dla ludzi młodych. Marek Donatowicz, bardzo dziękujemy. Teraz pytanie swojemu kontrkandydatowi stawia Łukasz Karaś. 30 sekund na zadanie pytania, no i potem minuta na odpowiedź. Leszku, chciałem się zapytać w kwestii ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z doniesień medialnych wiadomo, że ona jest w Zakopanem jako w jedynym mieście nie została wdrożona. Moje pytanie jest, dlaczego i czy zamierzasz coś z tym zrobić? Minuta. Tak, szanowni państwo, ja również jako radny głosowałem przeciwko tej uchwale. Natomiast w tym momencie jako burmistrz miałem pewne obowiązki. Przedtem miałem wybór, a teraz miałem pewne obowiązki. W związku z tym przedstawiłem na samym początku problem szanownej radzie, ale rada odwołała się od tego do Trybunału Konstytucyjnego. Miała do tego prawo, uszanowałem to. Niemniej jednak myślałem, że po prostu będzie dotrzymywała tego, co złożyła. Natomiast w pewnym momencie odezwała się potrzeba, żeby po prostu taką uchwałę przygotować. Ja tą uchwałę przygotowałem w marcu, oddałem ją również do Rady Miasta. To Rada Miasta ma prawo ją uchwalić, to Rada Miasta mogła ją uchwalić. W związku z tym czeka w szufladzie w Radzie Miasta. Bardzo dziękujemy. To teraz czas na zadanie pytania przez Marka Donatowicza. Przypominamy, 30 sekund na zadanie pytania, minuta na odpowiedź. Ja odbiję piłeczkę do Darka Galicy. Darku, jak to się dzieje, że na swoich listach masz ludzi, którzy są za burmistrzem i przeciwko burmistrzowi? Czyli jak to będzie, jeżeli te osoby dostaną się do rady? Bo widzisz, tam masz miks niesamowity tego towarzystwa, z całym szacunkiem dla tych osób. Tylko o skrajnie różnych poglądach w stosunku do obecnej władzy. Jak to chcesz pogodzić? Bo to trochę dziwne. Darek Galica odpowiada. Ja odpowiadam. Marku, ja cieszę się bardzo, że do naszego komitetu zgłosiły się różne osoby. I to jest, drodzy Państwo, najlepszy przykład, że jesteśmy komitetem niepartyjnym, nieupolitycznionym. Jest u nas miejsce dla każdego tak naprawdę. Nasz komitet powstał, ponieważ nie ma okręgów jednomandatowych, więc daliśmy możliwość startu ludziom z różnych środowisk, lokalnym liderom. Jeżeli chodzi o stosunek do obecnej władzy, są za burmistrzem lub przeciw, o ile ja dobrze pamiętam, to większość uchwał przechodziła większością głosów rady, więc nie bardzo odczuwam, żeby w gminie i w radzie była jakaś opozycja. Czasami się panowie różnili, ale to są pojedyncze, poszczególne tematy. A to, że dziś siedzą przy jednym stole, dziś wspólnie rozmawiają, to myślę, że to jest na plus dla nas, tak naprawdę, że stworzyliśmy miejsce, w którym ludzie o różnych poglądach, o różnym zapatrywaniu na Zakopane mogli usiąść, porozmawiać i wspólnie wystartować do wyborów. Ja uważam to za sukces.
Bardzo dziękujemy. To był Dariusz Galica. Pierwszą rundę zamyka Leszek Durula. 30 sekund na pytanie, no i potem minuta na odpowiedź. Szanowni Państwo, ja nie będę się wyzłośliwiał i nie mam pytań do kolegów. W związku z tym, że uważam, że nie zgadzam się z tym, co Marek powiedział, że Zakopane jest dla młodych. Zakopane jest dla wszystkich, i dla starszych, i dla młodych. Musimy w tym mieście wszyscy razem żyć. Musimy się nawzajem szanować. Powinniśmy razem działać na rzecz Zakopanego. W związku z takim wyzłośliwianiem się nie mam zamiaru uczestniczyć. Dziękuję. Nie wiem, ad vocem. Marek Donatowicz był wymieniony w wypowiedzi pana burmistrza. Przepraszam bardzo, ale ad vocem muszę, Leszku, odpowiedzieć też bez złośliwości. Zadanie pytanie było o młodych, więc dlatego ująłem tylko młodych. Natomiast oczywiście Zakopane jest dla młodych i dla osób doświadczonych, żeby z tego doświadczenia korzystać, dla seniorów. Mam to wyraźnie wyartykułowane i absolutnie tego środowiska nie pomijam. Wręcz odwrotnie, właśnie uważam, że dla tych ludzi jest bardzo małe pole do działania w Zakopanem i im trzeba to pole do działania stworzyć. Oni nie mają gdzie się lokować, nie mają swoich pomieszczeń i właśnie mówisz o tym, że doceniamy seniorów. Gdzie ci seniorzy mają możliwości do działania? Gdzie? A jestem jak najbardziej za tym. No to była odpowiedź w czasie przeznaczonym na pytanie pana burmistrza. Przypominam, ta część to jest 30 sekund na pytanie, minuta na odpowiedź. Jako jedyną osobę zaznaczył pan pana Marka, dlatego udzieliliśmy głosu. Teraz czas na Łukasza Karasia. Przypominamy, to jest druga tura pytań panów wzajemnych do siebie. 30 sekund na pytanie, minuta na odpowiedź. Bardzo prosimy. Marku, chciałem zapytać, czy masz jakiś pomysł na integrację seniorów, na przygotowanie dla nich jakichś form aktywizacji ich? Tak, oczywiście. Seniorzy, to co właśnie ten temat jakby kontynuujemy, są bardzo aktywni, chcą być aktywni, chcą działać w różnych stowarzyszeniach. Nawet rozmawialiśmy w kręgu naszych radnych o miejscu, gdzie tych seniorów ewentualnie można by ulokować. Mam na myśli miejsce... Proszę Państwa, co w tym jest śmiesznego, przepraszam. Mam na myśli miejsce, w którym seniorzy mogliby się spotykać, spędzać czas, organizować się. Ja nie wiem, co w tym jest śmiesznego. Na dzisiaj ci ludzie nie mają takiego miejsca w Zakopanem. Rozmawialiśmy o tym, czy to mogłaby być na przykład szkoła, dotychczasowe gimnazjum numer 2, gdzie ci ludzie mogliby się spotykać, realizować swoje pasje i tam przebywać. Nie wiem, co w tym śmiesznego. Przepraszam. Bardzo dziękujemy. Na pytanie Łukasza Karasia odpowiadał Marek Donatowicz. No i teraz Marek Donatowicz z kolei pyta. 30 sekund na pytanie, potem minuta na odpowiedź. Leszku, ja mam pytanie do ciebie. Czy nie odczuwasz takiej sytuacji, jeżeli chodzi o środowisko zakopiańskie, w ogóle społeczeństwo zakopiańskie, jest już jakiś podział, który powstał? Właściwie to Zakopane słynęło z tego, że przecież te najlepsze czasy zakopiańskie, dwudziestolecie przedwojenne, Młoda Polska, to było takie integrowanie się ludzi z zewnątrz i miejscowych i oni tworzyli wspaniałe rzeczy. Czy masz odczucie, że ten podział narasta w społeczeństwie zakopiańskim? Odpowiada Leszek Durula. Szanowni Państwo, myślę, że ten podział zupełnie niepotrzebnie narasta w całej Polsce. I nie wiem, dlaczego stajemy się właśnie w ten sposób żyć. Natomiast przykre jest, oczywiście zauważam, że również ten podział od wielu, wielu lat, to nie jest powiedziane, że w ostatnich, to od wielu lat narasta również w Zakopanem. Natomiast cenię sobie to, że jako Zakopane w tym momencie, środowisko, które składa się i z miejscowych, i tych, którzy z różnych stron Polski tu przyjeżdżają, potrafią mimo wszystko być przykładem współżycia w Zakopanem. I tak na zewnątrz, tak okropnie, tej różnicy nie widać. Tej różnicy nie widać. Ale różnimy się tak samo jak w każdym innym mieście. I te różnice są naprawdę nie tylko u nas. W związku z tym nie wiem, czy za wcześniejszych rządów nie było podziałów, czy za jeszcze wcześniejszych też nie było, bo ja uważam, że po prostu są na takim samym poziomie jak w każdym innym mieście. Bardzo dziękujemy. Na pytanie Leszek Durula odpowiadał. Teraz Leszek Durula przez 30 sekund pytanie będzie zadawać wybranemu przez siebie kontrkandydatowi, który będzie miał minutę na odpowiedź. Ja już powiedziałem, że nie będę się wyzłośliwiał na swoich kolegach.
Bardzo dziękujemy. No, żałujemy, że nie korzysta pan z konwencji w pełni tej debaty, ale to oczywiście pana prawo. W takim razie kolejna osoba. Kolejna osoba, Dariusz Galica, 30 sekund na pytanie, potem tradycyjnie minuta na odpowiedź. Leszku, pytanie nie musiało być złośliwe, można było zadać dowolne pytanie. Ale Marek, pytanie do ciebie w takim razie. Twój komitet zarzuca obecnym władzom, że nie mają wizji i długoterminowej strategii dla miasta. Jesteś radnym. Przypomnę, że obowiązkiem uchwalenia strategii dla miasta to obowiązek właśnie radnych. Dlaczego ty i większość radnych z waszego komitetu nie usiedliście do wspólnej pracy w tej kadencji, nie wypracowaliście taką strategii, jaką by wam odpowiadała? No i dlaczego zmarnowaliście te 4 lata i nie zrobiliście to teraz? I Marek Donatowicz odpowiada. Nie, nie zmarnowaliśmy 4 lat. Ja chcę ci przypomnieć, bo jeżeli analizowałeś, to głosowałem za tą strategią. Znam ją bardzo dobrze, zapoznałem się z tym dokumentem. Mieliśmy pewne uwagi, bo mamy pewne swoje propozycje. Natomiast w żaden sposób tego dokumentu nie dyskredytuję, żeby było jasne. Jest tam wiele różnych ciekawych rozwiązań. Natomiast za pośrednictwem Młodzieżowej Rady Miasta i konsultacji z nimi i tych 11 spotkań, które się odbyły, 614 postulatów, jak widzisz, orientuję się, które wpłynęły do właśnie wniosków do strategii Rady Miasta. Ja je znam, opracowałem je i po prostu mamy swój pomysł. Dziękuję. Ja się też mogę odnieść do tego, co pan Marek powiedział, dlatego że dotyczyło w tym momencie strategii, którą żeśmy przyjęli. W związku z tym chciałbym, szanowny państwu, powiedzieć, że ta strategia miasta Zakopane została przyjęta w konsultacjach społecznych, wypracowana na spotkaniach społecznych w różnych rejonach miasta ze stowarzyszeniami, ale też i z olbrzymim wysiłków naszych urzędników i pana profesora Jerzaka. To moim zarządzeniem takie konsultacje zostały zwołane i przykro mi jest bardzo, że panie Marku, w tych konsultacjach w ogóle nie uczestniczyliście ani w tych spotkaniach. Przykro mi jest, że również nie zgłosiliście ewentualnych, bo również z Radą takie spotkania była i wniosków żeście nie złożyli po to, żeby do tej strategii rozwoju coś wnieść. Mianowicie dzięki dzisiaj tej strategii możemy pozyskiwać środki zewnętrzne, bo gdyby tej strategii nie było, to środków zewnętrznych na wszystkie te zadania w mieście, co się w tym momencie dzieje, byśmy nie pozyskali. Panowie, panowie, chwilę, postawimy tutaj kropkę. Za moment się pan odniesie, bowiem coś, zegar szwankuje, licząc wspólny czas, to panów, to pewnie z tego powodu, że musi dwóm kandydatom jednocześnie liczyć czas. Umówmy się, że jako że panowie byli bardzo zdyscyplinowani, jeśli chodzi o czas, dodatkową rundę jeszcze rozpoczniemy wzajemnych pytań i wtedy będzie się można odnieść do tego, co przed momentem panowie tutaj powiedzieli. Jako że ostatni rozpoczynał kolejkę pan Łukasz Karaś, to rozpoczniemy właśnie od pana Marka Donatowicza i znowu 30 sekund na pytanie, a potem osoba odpowiadająca ma minutę. Zatem runda jeszcze jedna dodatkowa. Marek Donatowicz. Ja pytanie do Leszka, no po sąsiedzku. Bardzo krótkie. Największy sukces, największa porażka tej kadencji. Leszek Durola odpowiada. Jakbym chciał wszystkie sukcesy wymienić, to zeszłoby nam przynajmniej... No na pewno jest komunikacja miejska. Na pewno jest w tym momencie komunalizacja spółki Polskie Tatry. Warty ponad 200 milionów majątek. Zakup budynku Palacu, za którym żeście nie głosowali. W tym momencie komunikacja miejska, która została stworzona, cieszy się olbrzymią popularnością. Czy mam wymieniać dalej? To jest czas Leszka do rundy. W takim razie za początek remontu dworca, wydanie majątku dworca, to jest w tym momencie wydanie dworca, przygotowanie pracy i plany się tam dzieją. Zakończenie sądów, które były w poprzedniej kadencji złożone do sądu sprawy, potrafiliśmy się wspólnie z PKP dogadać, wydać teren, a nie chodzić po sądach z innymi. To zadanie już mogło być dawno realizowane. Bardzo dziękujemy. Czy Leszek Durula zechce zadać pytanie któremuś z kandydatów? Może w trzeciej kolejce, panie burmistrzu. Może teraz? No to w takim razie zapytam pana Marka, co takie
go stało się, panie Marku, że Platforma Obywatelska wtedy, którą pan reprezentował i rządziła razem z swoim Zakopanem, tworzyliście jedną grupę, którą żeście się w tym momencie połączyli i w zasadzie to są te same osoby, które wtedy planowały, dobrały troszkę, jakby można powiedzieć, innych twarzy po to, żeby zmienić wizerunek. Co takiego się stało z tymi ludźmi, których pan kolegował, współpracował? Dlaczego się pan na nich obraził i przeszedł później do innej grupy? Odpowiada Marek Donatowicz. Ale do jakiej grupy przeszedłem, nie rozumiem. Panie burmistrzu, w trakcie tej kadencji, jak pan wie, i tutaj kolega Galica to powiedział, nie było żadnych koalicji. My głosowaliśmy za różnego rodzaju projektami, a nie głosowaliśmy partyjnie. Jak pan wie, w trakcie tej czteroletniej kadencji podnosiliśmy wiele razy rękę za tym, co pan proponował. A wie pan dlaczego? Że nie było tutaj upartyjnienia pod tytułem nie, bo nie, bo to przeciwko. I to się potwierdza. Natomiast ja nie zmieniłem żadnych barw ani poglądów, a to są zupełnie jakby inne sytuacje poza Radą. A jeżeli chodzi o... Ale o co ma z tym wspólnego Platforma? Mówiłem o tym, że przedtem pan należał do Platformy i co ci ludzie zawinili, panowie, że ich pan został. To jest czas Marka Donatowicza, bardzo prosimy. Ostatnich kilkanaście sekund, a już właśnie czas mija. Nie wiem, panie Marku, no to w takim razie czas minął, a możemy to już stwierdzić tutaj komisyjnie. Jako trzeci pytanie w tej naprawdę ostatniej rundzie już wzajemnych pytań stawia Dariusz Galica. Drodzy państwo, ja tylko powiem, że na początku mówiliśmy się, że będziemy na ty, ale jak państwo widzą, emocje rosną, nagle przyszli panowie na pan. W tej kolejnej rundzie ja może podziękuję panom za to, że mimo wszystko robili coś dla miasta razem, wspólnie. Cieszę się bardzo. A pytanie moje do Leszka, jeżeli mogę, to króciutko. Leszku, wydajemy ciężkie pieniądze, miliony złotych na inwestycje, na jakieś pewne wizje. Mamy Rówień Krupową i pojawiają się na nich cyrpoki. Skąd to się bierze? Bo zakładam, że projektant chyba tego tam nie wsadził. Leszek Durula odpowiada. Szanowni państwo, dla nas wizerunek naszego miasta i promocja jest bardzo ważna. W związku z tym chyba państwo zauważyli, że takiej promocji miasta jak do tej pory nie było chyba jeszcze w historii również Zakopanego. W związku z tym to miasto i te miejsca, takie jak Rówień Krupowa, muszą jakoś wyglądać. Skoro żeśmy potrafili zdobyć środki i odnowić tą dolną Rówień Krupową, a w tym momencie odnawiana jest górna, powinna ona być również ukwiecona, powinny one również mieć niektóre elementy właśnie tutaj zakopiańskie, właśnie tutaj góralskie. W związku z tym chyba pan nie zarzuca, albo Darku nie zarzucasz to, że jeśli coś się robi dla piękna tego Zakopanego, to jest źle. Mam nadzieję, że w ten sposób chcesz powiedzieć dziękujemy, że tak ładnie to wygląda. Bardzo dziękujemy. I ostatnie pytanie w serii pytań wzajemnych zadaje Łukasz Karaś. Bardzo prosimy. Tak, Leszku, ponownie pytanie do ciebie. Chciałbym zapytać odnośnie dawnego budynku Straży Pożarnej. To jest przy ulicy Orkana. Była pewna koncepcja utworzenia tam centrum sportowo-kulturalnego. Chciałbym zapytać, co się stało? Dlaczego tam nic się nie zmieniło? Szanowni państwa, na szczęście minął okres, w którym tam pewnie Łukasz, nie wiesz, że tam planowano również rozbudowę największej galerii zakopiańskiej, która ciągłaby się od poczty aż właśnie do tego miejsca, a spod stadion Orkana, nie wiadomo, czy nie włączone również stadion. Mianowicie my w tym momencie mamy pozwolenie na budowę i czekamy na dofinansowanie stadionu Orkana. Zrobiliśmy podział z Sokołem naszej działki, którą mieliśmy wspólnie z Sokołem i ta część, która w tym momencie jest podzielona, będzie przyłączona jako zaplecze do stadionu Orkana i będzie to po prostu w tym momencie całość ze stadionem Orkana. A więc powstanie piękny obiekt wyremontowany stadionu Orkana wraz z zapleczem, który będzie się mieścił na właśnie terenach dawnego wspólnego Sokoła, a teraz już wydzielonego. My jesteśmy już po podpisaniu umów, porozumień i w zasadzie w tym momencie to już jest w księgach wieczystych. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, czas na ostatnią turę oświadczeń każdego z kandydatów. Każdy z panów ma minutę. Zaczyna Leszek Dorula, bardzo prosimy. Szanowni państwo, gwarancją tego, co się dzieje przez ostatnie 4 lata jest to, abyśmy kontynuowali te zadania wspólnie razem. Wspólnie z przedsiębiorcami, mieszkańcami, z władzą, z każdą władzą, która nas będzie wspierała.
z każdą Radą Miasta, która będzie wspierała, z każdym wojewodą, który nas będzie wspierał, z każdym marszałkiem, który nas będzie wspierał, z każdym rządem, który nas będzie wspierał. I gwarantem jest w tym momencie to, że my już mamy środki na to działanie. My w tym momencie możemy te zadania realizować, a w dodatku staramy się o 40 milionów dodatkowych środków. W tym momencie w aplikacji mamy ponad 20 milionów złotych. Mam nadzieję, że z przychylnością zarówno rządu, jak i państwa pozwolą na to, abyśmy te zadania, które są rozpoczęte, realizowali, a te, które wspólnie zaplanowali, mieli szansę zrealizować. Bardzo dziękujemy. Teraz minuta na podsumowanie dla Dariusza Galicy. Szanowni Państwo, dlaczego ja? Może nie jestem najlepszym kandydatem spośród wszystkich panów, ale myślę, że warto też rozważyć pewne bardzo ważne kwestie, które są ważne dla miasta. Po pierwsze, jestem kandydatem bezpartyjnym i naprawdę bezpartyjnym, nie idącym z żadnej partii politycznej. Po drugie, jestem kandydatem bez jakiegokolwiek powiązania układowego, biznesowego, które w mieście przeszkadza od lat rozwijać się zwykłym mieszkańcom. I po trzecie, drodzy Państwo, znacie mnie od lat. Wiecie, jakim byłem radnym, wiecie, jakim byłem człowiekiem. Przeszedłem w życiu niejedno, były różne sytuacje. Byłem nieskorumpowany, nie dałem się skorumpować, nie dałem się wciągnąć w żadne układy. I przede wszystkim, jeśli z jakiegoś powodu nie zagłosujecie na mnie, to bardzo Was proszę, skierujcie swój wzrok na kandydatów czasu na realizację. Tam są naprawdę fajni, dobrzy ludzie, młodzi, starsi. Wybierzcie spośród nich kandydatów na radnych. Bo bez względu na to, jaki będzie burmistrz, którykolwiek z nas, ważne jest to, jaka będzie Rada Miasta. Bardzo dziękujemy. Czas na podsumowanie, na oświadczenie Łukasza Karasia. Proszę Państwa, moje hasło wyborcze wybieram mieszkańców i to jest idea, wobec której chciałbym skupić się podczas całej kampanii, ale też i podczas rządów, jeżeli udałoby mi się zostać burmistrzem. Proszę Państwa, chciałbym też aktywizować mieszkańców, chciałbym wsłuchiwać się w ich głos poprzez wykorzystywanie form partycypacji społecznej. Stawiam też na osoby starsze. To są osoby zasłużone dla miasta, to są osoby, które wymagają szczególnej uwagi. Należy, tak jak tutaj też wynikało z dzisiejszej dyskusji, dać im miejsce do spotkań, zaktywizować ich, umożliwić im też tą pogodną jesień życia. Osoby młode. Również należałoby pomóc im w sposób przekazania im odpowiednich miejsc, gdzie mogliby się spotykać, mogliby uprawiać sporty, mogliby tutaj w jakiś sposób zaistnieć. Dziękuję. Dziękuję. To był Łukasz Karaś i minuta na podsumowanie dla Marka Donatowicza. Tak, ja wrócę uparcie do tych ludzi, do inwestycji w ogóle w ludzi. I chcę teraz podkreślić, ludzi młodych i seniorów. Uważam, że Zakopane powinno wykorzystać potencjał właśnie ludzi młodych z pomysłami, po to, aby to Zakopane rozwijało się lepiej. I oczywiście tutaj należy korzystać z doświadczeń. Martwimy się, że ludzie młodzi wyjeżdżają z Zakopanego, więc zatrzymajmy ich czymś. Zatrzymajmy ich pomocą w rozwijaniu biznesu, pomysłów. No i oczywiście stwórzmy warunki dla działania, dla inicjatyw, dla ludzi starszych, dla seniorów, ale też bardzo ważne jest to, aby w Zakopanem nie cierpieli ci ludzie, którzy nie żyją z turystyki. Dla tych też musimy stworzyć pewne ułatwienia i pewne takie działania, bo oni... Bo oni też w tym mieście funkcjonują i trzeba im pomóc w dobrym życiu. Zakopane dobrego życia. Bardzo dziękujemy. Marek Donatowicz zamyka dyskusję wyborczą w Zakopanem. Dziękujemy kandydatom za wypowiedzi, za trzymanie się tego regulaminowego czasu. Dziękujemy oczywiście tym wszystkim, którzy tego dnia przyszli do Dworca Tatrzańskiego, by posłuchać kandydatów na burmistrza Zakopanego. Przypomnijmy, kandydaci: Marek Donatowicz, Zakopane 2030. Leszek Dorula, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dariusz Galica, Czas na realizację. Dziękuję bardzo. A także Łukasz Karaś, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wszystko dzisiaj na antenie Radia Kraków. To wszystko kończymy debatę w Zakopanem. Za tydzień zapraszamy do Oświęcimia, a wcześniej we wtorek do Wieliczki. Mariusz Bartkowicz. I Jacek Bańka. Dziękujemy. Kłaniamy się do usłyszenia.